W naszym regionie stoi już kilkanaście pojemników w kształcie serca na nakrętki. Kolejne pojawiły się właśnie w Ścinawie. Bardzo się cieszę. Były też takie oczekiwania mieszkańców, żeby to się w końcu pojawiło w naszym mieście. Współpraca się z Ścinawą wyszła dosyć naturalnie, gdyż mieszkańcy Ścinawy i Lubina to jeden powiat przecież i codziennie ze sobą funkcjonują. Serce przekazano Stowarzyszeniu Aktywnie dla Gminy Ścinawa. Ostatecznie będą stały w kilku miejscach na terenie gminy. Przy jednej największej szkole podstawowej w naszym mieście. Drugie postawione będzie przy obiekcie szkolnego schroniska młodzieżowego przy ulicy Jana Pawła II. Rynek w Ścinawie obecnie jest remontowany, dlatego też trzecie serce będzie stało przy szkole podstawowej w Tymowej. Jak informuje burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła, po rewitalizacji ścinawskiego rynku stanie tam czwarte serce. Niewykluczone również, że będą się pojawiały kolejne. Dorzucić swoją szlachetną cegiełkę, a właściwie nakrętkę może każdy. Ciekawa akcja, która pozwala w sposób prosty wspomóc ludzi potrzebujących. A tych nie brakuje. Tym razem nakrętki zbierane są dla Jerzego Żerko. Chłopiec zmaga się z ciężką wadą serca i aktualnie czeka na operację, która pozwoli mu żyć. Burmistrz Kosztyła ma nadzieję, że w przyszłości dochód ze sprzedaży nakrętek będzie przekazany również potrzebującym mieszkańcom gminy Ścinawa.